Jestem Wojtek. Chciałbym Wam zaprezentować i opowiedzieć coś na dzisiejszym agroshow w Ułężu o siatce i folii. Dwie podstawowe ważne rzeczy, gdzie trwają spekulacje, jakiej folii użyć w gospodarstwie, jakiej siatki użyć w gospodarstwie. Rolnicy stają przed dylematem ze względu na bogatą ofertę, bogate portfolio firm, ale dzisiaj chciałbym rozwiać Wasze wątpliwości, być może w telegraficznym skrócie opowiedzieć Wam, jakich parametrów należy pilnować, by jakość sianokiszonki była dobra. I może zacznijmy od siatki. Na co zwrócić uwagę przy wyborze siatki? Siatka przede wszystkim musi być o specjalnej szerokości, by pasowała do żądanej prasy. Na rynku mamy 123 cm i 130 cm. To oczywiście, jeżeli chodzi o prasę, taką jaką mamy w gospodarstwie, dobieramy sobie ten parametr. Następnie siatkę, która ma po lewej i po prawej stronie zmniejszoną ilość oczek, co powoduje w przypadku balotu, że nabiera kształtu, dopasowuje się do folii i robi efekt kokonu, takiego charakterystycznego kokonu, i w następstwie całego procesu fermentacji, całego procesu, który zachodzi w środku, jesteśmy pewni, że daje nam tą jakość. W przypadku sianokiszonek ta siatka jest, jeżeli chodzi o siatkę, jest mało jakoś tam precyzowana, bardziej przy produktach do pakowania plonów, jakimi są słoma i jakimi są twardo-łodygowe zielonki produkowane w elemencie suchym, produkowane, suszone, i tutaj możemy być pewni, że ta siatka zapewni nam jakość, stabilność całego procesu rolowania i nie będzie efektu rozprężenia, czyli ona zostanie cała w swojej masie, zostanie taka, jaką ją zbelowaliśmy. Atutem tego jest to, że możemy w gospodarstwie ją przewozić, składować, przewozić, i jest to dodatkowy element taki, który decyduje o czynnikach ekonomicznych. Mamy pewność, że to nam się nie rozjedzie. Gospodarstwa nie tylko usytuowane są w jednym miejscu, a czasami potrzebujemy transportu, potrzebujemy jakiejś takiej logistyki. Tu możemy być pewni, że to będzie w takim stanie skupienia, jakim jest. Odpowiednie czynniki zabezpieczone, jeżeli chodzi o folię. Czynniki, które nie działają na promienie słoneczne, czyli czynnik UV, i czynniki atmosferyczne. Nie musimy w całości okrywać tego. Różne są w gospodarstwach elementy, nie pozwalają nam zabezpieczyć. Myślę, że 2-3 lata okres składowania jest też takim czynnikiem, który też pozwoli nam ekonomicznie podejść do tego. I tutaj to może są to takie czynniki bardziej ekonomiczne, czynniki bardziej logistyczne. Natomiast ważnym elementem dodatkowym jest folia nakrywkowa. Powiedziałbym, że to 70% sukcesu. Musi być z odpowiednią ilością kleju w warstwie dolnej. Podczas procesu owijania w komorze prasy dopasowanie wszystkich elementów do siebie, sklejenie w sposób mechaniczny przez naciąganie daje nam efekt i zapewnienie bardzo dobrej jakości sianokiszonki. Natomiast folia ta uniemożliwia podczas opadów atmosferycznych wpływanie deszczu pod warstwę. W okresie zimowym przedostanie się drobinek śniegu, co powoduje odsadzanie przy mrozie, i jest też efektem takim, że mamy pewność, że pasza ta przetrwa do okresu, przez cały okres zimowy i przetrwa do okresu wiosennego, gdzie będziemy musieli już ten balot użyć do karmienia. Charakterystyczną cechą tego gatunku folii możemy zaobserwować charakterystyczne trzeszczenie na prasie. No tak potocznie wśród rolników powstają pytania, dlaczego ta folia trzeszczy. Możemy się ukierunkować tym, że ona ma odpowiednią ilość kleju i możemy tak na ucho po prostu poznać, że to jest właściwy wybór. Oczywiście
rynkowe, kilkuwarstwowe folie, oczywiście ilość mikronów, czyli od 20 do 23, 24, 25, jest to określona grubość. Ważnym elementem, tak jak tutaj możemy zauważyć, jest poprawność zawiniętego balotu, który wychodzi z produkcji, jeżeli możemy tak powiedzieć, z prasy. Ta forma obrzeża, tak jak wcześniej wspominałem, jest dociskana, jest półokrągła i sam balot w całej masie zbiega się, ładnie się rozkłada i jest to dobry znak, że nam się to wszystko praktycznie udało. Dlaczego folia biała, dlaczego folia zielona? Folia biała odbija światło słoneczne, nie skupia go, nie przenosi do środka, nie podgrzewa biomasy. Jest to w sposób naturalny przeprowadzony układ zakiszania biomasy i wtedy możemy być pewni, że jest to wszystko jak najbardziej zachowane, jak najbardziej walory są zachowane. Aczkolwiek powstało kilka firm, które próbują robić folię ciemną, żeby skupiać w ostatnich pokosach, trzecim, czwartym, wydobyć ten cukier, próbować to ukisić, ale to na razie jest w fazie testów, to tylko w sumie taka nowinka. Ja myślę, że wrócimy jeszcze do tematu. To na razie tyle w telegraficznym skrócie odnośnie folii siatki. Postaramy się być może wrócić z tym tematem. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie, lajkujcie. Postaramy się rozwiązać. Może coś w każdym gospodarstwie się wydarzy. Także zapraszam. Siatkę, którą chciałbym Państwu polecić, o której wspominałem w krótkim materiale wcześniej, jest to siatka John Deere NetWrap 2000 metrów. Jej cechą i takim dość spektakularnym elementem są zwiotczone elementy końcówek po lewej i po prawej stronie, tak zwane, nazywane przez nas fachowo ujęte oczka, gdzie tworzy formę kokonu, zawija się, nadaje kształt i dociska całą masę. Czynnik UV, nawoskowane włókna, które są czynnikiem bardzo odpornym na warunki atmosferyczne i mianowicie forma zamku tej siatki, gdzie ona zaciskając się nie daje szansy rozprężenia się tego balotu i trzyma w jednolitej masie całość produktu. Folia, o której wspominałem w poprzednim materiale, John Deere Extra Film 0,24 mikrona, dość gruba w swojej masie wielowarstwowej. Czynniki atmosferyczne UV odbijają promienie. 70%, tak jak zalecane przez producentów pras, 70% rozciągalności, żeby dobrze opasać balot, skryć wszystkie elementy i oczywiście czynnik najważniejszy. Proszę pamiętać o najważniejszym czynniku. Przez szereg badań dopasowany klej. Klej jest na warstwie środkowej. Dobrze dociska, wulkanizuje całą masę, powstaje w środku proces zakiszania i tu jesteśmy pewni, że dzięki tym produktom nasze plony przetrwają w różnych warunkach atmosferycznych, przetrwają od praktycznie rok czasu, od pięknego słońca, przez jesień ponurą, przez zimę do wczesnej wiosny i możemy być pewni, że mamy jakość siano kiszonki, jakość siana i słomy zapewnioną.